Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest środa, 29 stycznia. Sylwia Przytarska, czas na wiadomości regionalne. W dzisiejszym wydaniu zmiany na wyspie. Nauka się opłaca. Podzielili się opłatkiem. Z nowo wybranym lekarzem naczelnym szpitala na wyspie w Żarach o planach na przyszłość i zmianach rozmawiała Karolina Czereda. Od kilku dni lekarzem naczelnym szpitala na wyspie jest dr Rafał Kołsud. Jest on jednocześnie ordynatorem pediatrii. Jakie obecnie wyzwania stoją przed szpitalem? To, co najważniejsze teraz w szpitalu, to dostosowanie sfery zabiegowej do wymogów, które stawia przed nami Unia Europejska. I na to mamy jeszcze 2014, 15 i 16 rok, bo 1 stycznia 2017 to jest data graniczna, kiedy blok operacyjny musi być dostosowany do wymogów unijnych. Żeby było jasne, to nie jest tak, że ten blok w tej chwili nie spełnia jakichś wymogów. On jest absolutnie zapewniający bezpieczeństwo pacjentom, natomiast wymaga jeszcze przebudowy. I to jest rzecz najważniejsza. Blok operacyjny. A w tym roku plany szpitala to remont oddziału geriatrycznego i remont oddziału internistycznego, bo w tej chwili te oddziały jakby troszkę wizerunkowo nie przystają do reszty szpitala. Wymagają nakładów i remontu. I to zostanie w tym roku zrobione. W oddziale wewnętrznym nastąpiły zmiany. Oddziałem od dnia dzisiejszego kieruje pani dr Kinga Węgier. Jest pełniącym obowiązki ordynatora oddziału. W oddziale zostaje także pani dr Gabriela Mazurkiewicz i będzie pełniła obowiązki zastępcy ordynatora. Chcę także jasno powiedzieć, że w tej chwili już jesteśmy po rozmowach też z lekarzami internistami, którzy podejmą pracę jako lekarze dyżurujący i rozmawiamy z lekarzem ze specjalizacją kardiologii, który najprawdopodobniej wzmocni też skład zespołu internistycznego. No ale tutaj już pani doktor Węgier ułoży tą pracę. Natomiast chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, nie ma żadnego ryzyka zamknięcia oddziału internistycznego. Żadnego. Oddział funkcjonuje i będzie funkcjonował pod nowym kierownictwem, ale jak najbardziej będzie. Już niedługo w szpitalu na wyspie pojawią się kasy fiskalne. Po co? Po to, żeby skończyć takie czasami obiegowe podejście, że ja przyszłam prywatnie. Nie ma czegoś takiego i to jasno chcę powiedzieć. Szpital ma prawo jako spółka pobierać opłaty za świadczenia ambulatoryjne. Podkreślam, ambulatoryjne. Natomiast wszystkie świadczenia szpitalne są oczywiście bezpłatne. I tutaj co do tego nie ma żadnych i najmniejszych wątpliwości, że leczenie pacjentów szpitalnych jest bezpłatne i to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast szpital ma prawo pobierać opłaty za świadczenie innych usług. Nie wiem, jeśli pacjent się chce zgłosić do konkretnego lekarza, to jeśli jest ku temu czas, jest chwila, żeby to zrobić, to tak, to my się to staramy robić. Natomiast jest to po prostu odpłatne. Natomiast żeby właśnie zrzucić jakiekolwiek podejrzenie, że to wędruje do kieszeni lekarza, będą wprowadzone te kasy fiskalne i każda złotówka, którą pacjent wpłaci w szpitalu, będzie udokumentowana w kasie fiskalnej. Na całą rozmowę z doktorem Rafałem Kołsutem zapraszamy we wtorek po wiadomościach regionalnych. A to niespodzianka. Zaparkowali auta, a gdy już po nie wrócili, nie mogli odjechać. Tego nikt się nie spodziewał. Wczoraj ci, którzy zostawili swoje samochody na parkingu należącym do właściciela sklepu budowlanego przy ulicy Wrocławskiej w Żarach,
nieco się zdziwili. Nie mogli dostać się do swoich aut. Sklep pracuje zwykle do godziny 18. Wczoraj już kilka minut po 17 został zamknięty, a wraz z nim bramy wjazdowe do parkingu. Marko, niektórzy zrobili zakupy, kupili tapety. Ja oglądałam tapety. Poszliśmy później do szkoły na zebranie dla dzieci, bo półrocze. Wróciliśmy 15 po 5, sklep był już ciemny. Właściciel i pracownicy wyjeżdżali, prosiliśmy, żeby otworzyli tutaj parking, bo mamy samochody. Pan właściciel trzasnął drzwiami, powiedział, że jego to nie interesuje. Odjechali z piskiem opon i my stoimy tu drugą godzinę. Na miejscu pojawiła się również policja. Funkcjonariusze udali się do domu właściciela sklepu. Nikogo w nim jednak nie zastali i na tym zakończyli swoje działania. Brak słów, ja mówię, raz, że jest minus 7 stopni. Kobiety są poubierane tak jak do samochodów. My tu stoimy już, mówię, tak jak to pani powiedziała, drugą godzinę. Policja została powiadomiona, pojechała ustalać, czy przyjedzie właściciel, czy nie przyjedzie właściciel. Po 10 minutach od momentu zamknięcia bramy pojawiła się od razu ochrona, czyli to jest według mnie to jest celowe działanie na utarcie nosa tutaj nam rodzicom, bo przyjechaliśmy na wywiadówkę półroczną i... Zaparkuje pan tu jeszcze? Chyba czołg. Dziś spotkaliśmy się z właścicielem parkingu. Wczorajsze, wcześniejsze zamknięcie sklepu, a co za tym idzie również i parkingu, tłumaczy nagłą awarią systemu informatycznego. Sklep musiał być zamknięty natychmiast. Właściciel twierdzi, że nie zamknął parkingu złośliwie, ale przypomina, że jest to teren prywatny i służy tylko klientom jego sklepu. To ich pierwsze poważne sukcesy w nauce. Za zapał do pracy i wzorowe zachowanie uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich szkoły podstawowej nr 1 w Żarach zostali dziś wyróżnieni na apelu przygotowanym specjalnie dla nich. Wczoraj widzieliśmy mnóstwo fantastycznych uczniów w szkole podstawowej nr 1, mnóstwo dzieciaczków nagrodzonych za wzorowe zachowanie i fantastyczne stopnie. Tak, bardzo się cieszę, że tylu uczniów klas 1-3 osiągnęło tak wysokie wyniki. To świadczy o tym, że nauczyciele bardzo systematycznie pracują i bardzo wytrwale i skrupulatnie, bardzo odpowiedzialnie, a uczniowie są zaangażowani i też bardzo pilni i systematycznie pracują i no, efektem było dzisiejsze podsumowanie wyników nauczania i wyników zachowania uczniów. Apel był również okazją, by podsumować konkurs plastyczny pod hasłem Czysty i zdrowy chodzę do szkoły. Był to konkurs dla pierwszoklasistów. Przeprowadziliśmy ten konkurs wraz z panią Anetą Kochanowicz, pedagogiem szkolnym. Dzieci przedstawiły prace plastyczne, kilkoro uczniów zostało wyróżnionych, ale wszyscy uczniowie, którzy brali udział w tym konkursie, otrzymają dzisiaj nagrody. Dzieci, które przez całe półrocze ciężko pracowały, zasługują na chwilę oddechu. Zbliżają się ferie, więc będzie okazja, by trochę odpocząć. Przede wszystkim życzę, żeby było dużo śniegu, żeby mogły dzieci spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu. Oczywiście te wszystkie zabawy na śniegu są bardzo fajne, atrakcyjne i przynoszą dużo radości, ale także i żeby było słonecznie, miło i sympatycznie. Tym najzdolniejszym serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczniom żarskiej jedynki życzymy udanych ferii. Szli, by zamanifestować, jak ważne są badania profilaktyczne i że rak to nie wyrok. Młodzież ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach bierze udział w programie Mam Haka na Raka. W ramach akcji zorganizowali marsz prozdrowotny. Idziemy dzisiaj w tym marszu po to, żeby zamanifestować ludziom i całemu społeczeństwu żarskiemu, że warto chodzić na badania profilaktyczne, że nowotwory są uleczalne na wczesnym etapie wykrycia. Jakie są jeszcze wasze plany? Działamy tak naprawdę do 28 lutego. Dalej będziemy informowali społeczeństwo o badaniach profilaktycznych, przede wszystkim o tym. Będziemy prowadzili wykłady, będziemy dalej rozdawali ulotki, no i tak naprawdę będziemy organizowali wiele spotkań dla ludzi naszego miasta. A czy twoich kolegów i koleżanki trzeba specjalnie namawiać, by brali udział w takich akcjach? Jak widać, nie, uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego przyszli tłumnie i jak widać są bardzo zadowoleni, że mogą brać w takich działaniach, takich szczytnych działaniach udział. A kto wam towarzyszy dzisiaj, bo nie jesteście sami?
Nie, dzisiaj są z nami politycy samorządowi, nie tylko. Jest dzisiaj z nami pan burmistrz Łyba, jest z nami pan poseł Jerzy Materna i jest z nami również radny pan Drost. Bartek, dlaczego idziesz w tym marszu? Chcę propagować ideę walki z rakiem, żeby się ludzie badali, nie unikali tego. To jest coś, co trzeba zrobić i fajnie, że taką mamy inicjatywę w szkole, że mówimy ludziom, żeby sami zadbali o swoje zdrowie. Dzień dobry. Tegoroczna edycja programu Mam haka na raka poświęcona jest chłoniakowi, czyli nowotworowi układu limfatycznego. Są często schorowani, samotni i zapomniani, a przecież zawdzięczamy im tak wiele, bo to wy, szanowni weterani, tworzyliście historię. Wczoraj żarscy kombatanci spotkali się, by złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem. A jakie mają plany na 2014 rok? W kwietniu 8 mamy Dzień Kobiet, organizujemy w starostwie. Starosta nam udostępnił pomieszczenia, także... I jakiś drobny poczęstunek, taki, także będziemy tam obchodzić Dzień Kobiet dla naszych kombatantek. Natomiast w maju Dzień Zwycięstwa wypada, 8 maja. Też pan burmistrz nam zawsze pomaga i tam robimy uroczystość z okazji Dnia Zwycięstwa. A następne to będzie 1 września. Dzień Weterana, rozpoczęcie II wojny światowej, wybuchu. I tam też będziemy robić uroczystość. Na spotkaniu nie zabrakło władz miasta. O to, czego życzą kombatantom, zapytaliśmy burmistrza Żar Wacława Maciuszonka i starostę Marka Cieślaka. Ja myślę, przede wszystkim trzeba życzyć zdrowia, coraz ich mniej. Nawet tam, jak dzisiaj rozmawiałem z prezesem, nie miałoby dzisiaj tej uroczystości, bo wszyscy chorzy, także... Przede wszystkim zdrowia. No niech jak najdłużej będą z nami, bo myślę, że niosą ze sobą całą historię, którą przeżyli i myślę, że historia się dobrze czyta w książkach, ale najlepiej to jest, jak jest żywy przekaz. Życzyłbym im, żeby nigdy nie zostało zapomniane ich dzieło życia, bo związane jest z nami. Oto oni swoją walką, taką czy inną, zapewnili nam tą teraźniejszość, dzięki której możemy się czuć wolni, możemy się czuć niezależni od nikogo, możemy sami odpowiadać za swoje życie, za swoje miasto, za swoją ulicę, za swój powiat. I tego nie wolno zapomnieć. Więc myślę, że życie ludzkie kiedyś się tam zawsze kończy. Natomiast pamięć o ludziach nie powinna się, o takich ludziach nie powinna się nigdy skończyć. My również dołączamy się do życzeń. Dziękujemy za pamięć o przeszłości i to, jak teraz żyjemy. Na co dzień uczą, wczoraj sami dali popis swoich umiejętności. 13 nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej w Żarach wystąpiło wczoraj w koncercie noworocznym. Noroczny koncert nauczycieli. W zasadzie noworoczno-karnawałowy, bo to można powiedzieć, karnawał mamy w pełni. I tak raz zimą, raz wiosną występujemy po to, aby tej naszej młodzieży kochanej pokazać, że jeszcze nauczyciele żyją i nawet grają. I w związku z tym prezentujemy to, co jest miłego dla ucha, lekkiego i przyjemnego, ku uciesze właśnie naszej głównie młodzieży szkolnej, ale również wszystkim tym, którzy chcą do nas przyjść, na nasz koncert i posłuchać pięknej muzyki. Nie zabrakło utworów klasycznych oraz bluesowych. Publiczność nagrodziła nauczycieli gromkimi brawami. Trochę nas zwodziła, ale w końcu przyszła. Zima na dobre zagościła w naszym mieście, a z nią i dodatkowe obowiązki. W domkach jednorodzinnych to właściciele posesji muszą dbać, by chodniki przed ich domem były odśnieżone. A co, gdy mieszkamy w bloku? Na dzień dzisiejszy jesteśmy przygotowani sprzętowo, fizycznie, jeśli chodzi o osoby zatrudnione przy tym, jak również i mamy zabezpieczony surowiec do walki ze śniegiem i z gołoledzią. Na dzień dzisiejszy
wszystko przebiega bez większych zakłóceń, bo jeszcze i tak mówiąc prawdę, nie było takiej zimy, która by nas w czymś zaskoczyła. Co zrobić, gdy śnieg zalega na naszych balkonach? Najczęściej właściciele mieszkań rzucają przez balkon, tylko muszą uważać, żeby nie w tym czasie nikt nie przychodził, żeby nie uszkodzić ciała osoby trzeciej. Obowiązek ośnieżania należy do właściciela mieszkania. Natomiast spółdzielnia bierze na siebie śnieg i odśnieżanie z pomostów, z podjazdów, jeśli takowe są, jak również i z dachu. Jest to szczególnie istotne wtedy, kiedy jest dużo napada śniegu, a są dachy wielkopowierzchniowe. Chociaż my za wiele takich nie mamy, to nie ma potrzeby usuwania gromadzącego się śniegu, ale jest problem z soplami. Póki co śniegu aż tak dużo nie mamy. Balkony są małe, więc trochę ruchu nikomu nie zaszkodzi. Do tej pory, gdy chcieli wypożyczyć książkę, musieli przychodzić z rodzicami. Teraz to się zmieni, bo zostali pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki szkolnej. Uczniowie klas pierwszych ze szkoły podstawowej nr 8 w Żarach zostali dziś pasowani na czytelnika biblioteki. Starsi koledzy spektaklem rozpoczęli uroczystość. Bo książka twoim przyjacielem jest, więc do biblioteki śpiesz. Tradycją w naszej szkole jest coroczne pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika szkolnej biblioteki. Wspólnie z zespołem wokalnym Kropla przygotowuje program artystyczny, żeby uczcić ten dzień i uroczyście popasować maluchy i zachęcić do systematycznego czytelnictwa. Już dziś najmłodsi mogą samodzielnie wypożyczyć pierwszą książkę. Lubię czytać i będę wypożyczać książki w bibliotece szkolnej. Bardzo lubię czytać książki. Ja lubię wypożyczać książki, ale lubię o pipi. I będziesz chciał czytać teraz o pipi? Tak. To będzie twoja pierwsza książka na ferie? Tak. Naprawdę. Będzie naprawdę, to będę czytał na ferie. Ja lubię czytać książki właśnie. Lubię czytać książki, bo są fajne i mają fajne obrazki. A masz jakąś ulubioną? Przyrodnicza. Lubię czytać książki najbardziej o zwierzętach. Zapał do czytania jest, ale jak długo będzie trwał, zależy tylko od nich. Zauważyłam taką tendencję, że młodsze dzieci bardzo chętnie wypożyczają książki i statystyki szkolne mówią o tym. Jest bardzo wiele wypożyczeń w klasach młodszych, w klasach 1-3, natomiast zainteresowanie książką jakby maleje z wiekiem. Dzieci z klas 4-6 ograniczają się do wypożyczania głównie lektur, a dzieci, które uczniowie starsi, którzy lubią czytać, należą do wyjątków w szkole. Ale działalność biblioteki zmierza do tego, by zachęcać wszystkich uczniów do czytania, na przykład poprzez konkursy, spotkania autorskie, różne imprezy biblioteczne. W dobie komputerów książki idą w zapomnienie. Życzymy nowym czytelnikom, by podczas ferii przeżywali przygody z książką w dłoni. Michał Rozmys i Paweł Kondycki z Żarskiego Agrosu wystartowali w halowych Mistrzostwach Polski juniorów i juniorów młodszych. Zawody zostały rozegrane w Spale. W finale 800 metrów Rozmys, mimo że jeszcze 50 metrów przed metą pewnie prowadził, zajął czwarte miejsce. Michał na tych mistrzostwach no niestety nie słuchał się trenera. Dwa razy po prostu, zarówno w eliminacjach, jak i w finale. Po prostu zbyt wcześnie zaczął finiszować. Taktyka na ten bieg była przemyślana, uważam, że była bardzo dobra. Gdyby Michał zastosował się do wskazówek, to myślę, że no byłoby bardzo dobrze. No niestety zaczął finisz zbyt wcześnie, no i nie wytrzymał tego finiszu i został wyprzedzony na ostatnich metrach przez całą trójkę zawodników. Drugi reprezentant Agrosu, Paweł Kondycki, uplasował się na szóstym miejscu w siedmioboju. Zawaliłem dwie konkurencje. Skok w dal, 6.09. No w ogóle w belkę nie trafiłem. 60 płaską to w ogóle start zaspałem. No i w zwyż życiówkę, 1.92. No o tyczce nie miałem co marzyć, bo nie ma warunków, żeby w ogóle trenować tyczkę. No i ogólnie to nawet się cieszę.
Pale został rozegrany również halowy miting seniorów. Paweł Jasiński zajął 7. miejsce w biegu na 60 metrów przez płotki, a Mateusz Kołodziej był 6. na 60 metrów. Start był dosyć dobry. 4 dni wcześniej skończyłem zgrupowanie w Spale, które dosyć było ciężkie, więc nie było mowy o życiówkach. Nawet liczyłem, że ten wynik będzie troszeczkę gorszy, a wyszło dosyć fajnie. Teraz kolejne zawody za tydzień, więc powinno być dużo lepiej. Więcej o startach żarskich lekkoatletów w najbliższym magazynie sportowym. Na ogół pochmurno, śnieżnie, wiecznie i mroźno. Takie są prognozy na najbliższe 2 dni. Paulina Zgarska, zapraszam na prognozę pogody na czwartek i piątek. Jutro nastąpi przełom. Rozpocznie się odwilż, jednak zanim to się stanie, musimy się liczyć z mrozem. Odwilż nie będzie jednak intensywna, ponieważ termometry wskażą co najwyżej 1 stopni zarówno w Żarach, Gubinie, jak i Szprotawie. Piątek również na plusie, maksymalnie w ciągu dnia 4 stopnie. Duże zachmurzenie się utrzyma, wiał będzie silny wiatr. Barometry wskażą 1017 hektopaskali. Fala mrozów ustępuje i miejsce zaczną lada chwila zajmować odwilż i roztopy. Dziękuję za uwagę, do piątku. Niestety czas wiadomości dobiegł końca. Proszę jednak pozostać z nami, bo za chwilę Rafał Szymczak opowie o napisach w naszym mieście, które decyzją ówczesnych władz miały zostać zlikwidowane. Polecam również program Pochwal się, a w nim o miłości do tańca, sztukach walki oraz zdolnych uczniach opowie Artur Niezgoda, prekursor tańca breakdance, electric boogie i hip-hop. Miłego wieczoru z telewizją regionalną. Do zobaczenia. Naszą prezenterkę ubiera sklep Styl, oferujący damską odzież, obuwie i galanterię. Zapraszamy, Żary, ulica Chrobrego 1.